poranek, 7 godzina. Bardzo mokro, bolało prawie tydzień, ale 16 stopni na tą chwilę, cieplutko. Końcówka roku 2021, zobaczymy co przyniesie ten dzionek. No to pierwsza krągłość dzisiaj, minęło jakieś pół godzinki. Niestety jakiś zdechlaczek, podejrzewam. Szukam dalej. Zmieniłem miejscówkę troszeczkę, przeszedłem może kilometr dalej, bo tragedia była tam. Pierwszy sygnałek, odłamek niestety. Słuchajcie, zrobiło się 17 stopni. Zabiła mnie ta zmiana temperatury. Po prostu padłem jak dętka i rozebrałem się do koszulki i bluzy tylko. A może to efekt poświąteczny, nie wiem. Ledwo łapię oddech. Na razie. Kolejna jakaś tam znajdka dzisiaj. Sygnałek tam koło 78-80. Będzie łuska. Ładny sygnałek 85. No zobaczymy co to będzie. Kolejny odłamek niestety. ...83, prawda? Bardzo podobny sygnał jak te odłamki. A okazuje się to jakaś tam... ...krągłość. Jestem już tak przy drodze na takiej... ...skarpie, czyli... ...teren poniżej to wybierali ziemię po prostu. A jestem na skraju, gdzie to jeszcze stara ziemia została, więc tak sobie poszedłem. Myślą, że... ...tu sobie odpoczywali, no i... ...coś tam jest zdechłego niestety. Pewnie któryś z George'ów. Zobaczymy w domu. Tym razem sygnałek 80 parę. Jakaś zabaweczka. To kiedyś to było kółko i oś. Ale niewiele się stało. Tak to jakoś musiało być. Nic tu więcej nie ma, więc rozwalona zabawka. ...89. Przeszedłem sobie już na multitony. Troszeczkę mnie nużył ten kilkutonowy dip. Na multitonach chodzi mi się ciekawiej po prostu. Zobaczymy. Kolejny niestety jakiś skorodowany odłamek tym razem. Zapomniałem się, można powiedzieć, pochwalić. Jeden z prezentów. Pod choinkę. Uchwyt. Pod pinpointera. Powiem wam, że bardzo fajnie się ten klips sprawdza. Dobrze to pomyśleli. Fajnie wszystko pasuje. Dzięki temu, bo pierwszy raz od nie wiem jak dawna, mam czyste spodnie, bo z reguły to gdzieś przy spodniach było i wiecznie byłem uwalony od tego pinpointera. To proszę, takie coś zgrabnego pod rąką zawsze. Na razie ho. Oby tym razem coś ciekawszego, bo na razie to taka troszkę posucha jest. Ale taki sygnał to marzenie. 95. Zobaczymy. No niestety, lipa dalej. Tylko odłamek. Bardzo dziwne miejsce, chyba już z 25 taka łuseczka. Nawet już ich nie zbieram, więc nie będzie ich podsumowania. Po prostu przyjmijmy. Było ich dużo. I chyba będzie pora zmienić tą miejscówę, bo... tragicznie. No to mamy trzy pęsyk George'a VI. Znalazłem sobie taką, no to stara miedza jest. Tutaj nawet jest takie podwyższenie, to jest jakieś butelki. Więc mówię, może kiedyś rolnicy odpoczywali czy coś. I tak sobie wędruję tędy właśnie. Bo kiedyś ten lasek to była końcówka pola. Na razie ho. Coś nagrać, słuchajcie, ale nie będzie łatwo. To jest niżej, powiedzmy. Malutka górka i malutki nasyp na dole. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, czy nie. To była jedna moniak. A tu mała niespodzianka centralnie na wierzchu. Po prostu na wierzchu.
kopnąłem to nogą tak naprawdę i wyskoczyło. Nie mam pojęcia, co to będzie. Czekam dalej. Jeszcze chcę dojść do końca tej miedzy z jednej, z drugiej strony i to chyba na dzisiaj będzie wszystko. I to jest to, słuchajcie. Patrzcie na ukształtowanie terenu. W tych starych polach te miedzy są zarośnięte. One nie są już tak widoczne. Jakiś regularny kształt. Jakieś małe wzniesienie, gdzie kończyli orać. Proszę bardzo. Jakieś takie coś nawet tu wyskoczyło. Nie mam pojęcia, czy to jest portfel, czy nie. Chyba był. Kurczę. To nawet nie jest monetka. Nie mam pojęcia, co to było. No, chyba wiem. Wiecie, co to było? To jest ramka od lusterka. Czyli to nie był portfelik. To było coś w stylu lustereczko, lustereczko, powietrzecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Jakaś piękność tutaj się... Tak, szkiełko jest. Jakaś piękność tu się zgubiła, widzę. No cóż. Zajawka była na portfel. Ale coś się dzieje, to najważniejsze. Proszę. I mamy kolejną krągłość. Jak nic nie było, tak nie było. Człowiek trafił w odpowiednie miejsce i wyskakuje jedna za drugą. Cóż by to było? Nie wiem, w domu już sprawdzę. Tym razem guziczek, ale stan agonalny. Jednak miedza to jest miedza. To porośnięte mchem na górze, to jest właśnie ta linia, którą odkryłem. Taki lekki pagórek. I proszę, kolejna monetka. Chuj wiedzieć, może i Wiktoria, bo taka nic już nie zobaczę za wiele. I chyba to nie jest ostatnia. Jeszcze coś tutaj słyszę w tym dołeczku, także poszukam za chwilkę. Mówiłem, ten sam dołek wyskoczyła i druga. To jest Wiktoria. Także widzicie, stara miedza. I tam trzeba iść. Proszę, kolejna. George VI tym razem. Ale jest. W końcówce dnia. No cóż, na pewno tu jeszcze wrócę. Parę metrów od miedzy i śmietnik. Hejka, szybkie podsumowanie. W starym polu no to ludzie wyrzucali co popadło. Tam niedaleko taka willa jest, więc podejrzewam, że jak robili remont, to wyrzucili sobie. Nie wiem, tu prawdopodobnie był guzik do starego dzwonka epoki wiktoriańskiej czy tam Georgia. To jakaś zabaweczka była prawdopodobnie, tak jak przypuszczałem. Mnóstwo odłamków. Wziąłem tylko kilka tak po prostu dla demonstracji, ale było tego mnóstwo. Kolejna taka sekcyjka od cholery łusek. Nawet nie wiem, po czym i od czego są te łuski tak naprawdę. Takie dziwaczne. Nie wiem, czy oni tam trenowali, czy sobie strzelali w te zwierzątka. Pojęcia nie mam. Z moniaków wszystkich nie nagrałem, ale było tam od Edwarda, George V, George VI się trafił. Tutaj trzy pensy z czasów wojennych, 1943. Halfpeniak Elki. Dużo jakichś takich trupków nie do zidentyfikowania niestety. Kilka moniaków królowej Wiktorii tutaj wpadło. To już jest taki wycieruch, że raczej nie zobaczycie. No była tu młoda Wiktoria. Praktycznie wytarta. To tutaj jest 1885 monetka. 1870 tutaj jest królowa Wiktoria. 1891 i 1900, podejrzewam początek 1901 czy drugi, już nawet tego nie będę czyścił. Niestety las, o tutaj nawet się zachowały jakieś tam detale, ale no nie oszukujmy się, no las robi swoje z takimi maniakami. Może sobie tutaj z tą coś zrobię, chociaż kanty już zniszczone strasznie są.
Także cóż, tradycyjnie 1870, najstarsza monetka dzisiaj. Gdzież ona tutaj uciekła? Tutaj, tak. Dobrze mówię. Dobrze mówię. Źle mówię. Już bym tutaj zmylił sam siebie. 1870 stan, już agonia wytarta. Młoda Wiktoria, jak widzicie. Co się wtedy stało w Polsce? Wróć, w jakiej Polsce, prawda? Nie za bardzo jej wtedy było. No, z ciekawszych rzeczy urodził się autor, który był malarzem. I nie powiem wam, jak miał na nazwisko, ale był współautorem panoramy Racławickiej. A kto to był, to już sobie sami znajdźcie. A jeżeli chodzi o Anglię, no cóż, imperium, że tak powiem, kontratakuje na morzach i oceanach i bawi się. Odbył się wtedy pierwszy międzynarodowy mecz piłkarski między Anglią i Szkocją. Także tak to się działo u nich, a tak się działo u nas. No my, cóż, chyba jeszcze nie rozpoczęliśmy nawet walk o tą niepodległość, tylko przegrywaliśmy jedno powstanie za drugim. A u nich, cóż, imperium żyło pełną piersią. Z takich ciekawostek wprowadzono wtedy akt taki edukacyjny, taki podstawowej edukacji akt, czyli mam nadzieję, taki status prawny temu nadano, gdzie w jakimś małym szczeblu rozpoczęto edukację, taką na szczeblu podstawowym dla dzieci głównie, a kobiety mogły posiadać na własność mieszkanie. Oficjalnie mogły wtedy od pierwszy raz w 1870 roku oficjalnie nabyć nieruchomość na swoje własne nazwisko. Także takie to były różnice między tymi krajami. I tyle. Miło spędzony czas. Spodziewałem się więcej, ale cóż. Kondycja też spadła, przyznam. Za dużo człowiek pojadł. I to już są zdecydowanie ostatnie wykopki 1921 roku. Udanej zabawy sylwestrowej, no i przede wszystkim owocnych dołków w nadchodzącym roku. Na razie, cześć, do zobaczenia, do usłyszenia, heja!